cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się zbłoka. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. O jaką modlitwę prosił?
zanurzając, zawsze mogę nawiązać bardzo bliską więź z moją matką. Jest to tyle istotne, kochani, że sobie kiedyś uświadomiłem, mój współbrat, bardzo zacny palotem, nasz prowincja, generał, on miał pochodzenie i polskie, i niemieckie. I kiedy został zapytany, to kim ty jesteś? Polakiem czy Polakiem? Odpowiedział w ten sposób. Jest się tym, w jakim języku się modli, a modli się po polsku. Z Maryją rozmawiał. W jakim języku modli? Właśnie język różący. Ta łatwość komunikacji. Prosto. I nie zapomnijmy, moi drodzy, to, co w tej prośbie przyjmie. Maryja nie prosi o różaniec. Bardzo często się to upraszcza. W Fatimie Maryja prosi o różaniec. Maryja prosi o codzienny różaniec. Jedno słowo, ale diametralnie inne znaczenie niż takie potoczne rozumowanie. Jeśli chce być wierny bez Pana Matki, to ona mówi codziennie ze mną. Drogi pokory, zaufania, to ona zgodziła się na Pan Boga, to ona była.
za postawę o wszystkich zostawia 99 i jednej szuka. Bo nie chce żegnać, gdyż jedna się zabije. I to mamy w każdym miesiącu odmawiać. Szczególnie mamy wołać za tych, którzy życia górnie potrzebują Bożego miłosierdzia. Zarówno w drodze, jak i podczas spokojnego przebywania na polu. Matka rodziny może odmawiać, kiedy go
nic nie wymaga od nas obecności każdego dnia w świątyni, co jednak jest konieczne, jeśli chcemy uczestniczyć w tym przyświętym. A więc jak to jest łączne święto? Tak aby różnie był ważniejszy? Nigdy nie był, nie będzie. Eucharystia zawsze jest szczytem i źródłem. Bez Eucharystii umiera duchowe życie. Ale nie zawsze możemy sięgnąć po nim. To, co mógł wtedy zrobić, właśnie nic nie mówi. Z drugiej strony sądzę, że po liturgicznej modlitwie ofiary mszy świętej odmawianie różańca ze względu na pochodzenie i wzniosłość modlitw, z jakich się on składa oraz tajemnicę odkupienia, które przypominamy i rozważamy w każdej dziesiątce, jest modlitwą najbardziej miłą Bogu spośród wszystkich, jakie możemy zaprosić do Niego, a tym samym bardzo owocną dla naszych dusz. Gdyby tak nie było, nasza Pani nie zalecałaby go tak mocno. Co my w różańcu powtarzamy? Słowa Ewangelii. Skąd znamy Ojcze Nasz? Słowa Ewangelii. Skąd znamy zdrowa się Pani? To słowa Ewangelii na wiedzenia. Elżbietu przez Maryję. Zwiastowania przez Maryję. Chwała Ojcu śpiewają aniołowie przy narodzeniu w Betlejem. Więc te najbardziej znaczące momenty Ewangelii my w różańcu cały czas powtarzamy. Powtarzamy słowa Ewangelii. Boże Słowo, a mamy nim żyć. Dlatego ona jest tak bogata, tak doniosła swoją treść, tak prosto znalazła. Gdyby tak nie było, nasza Pani nie zalecała do tego mocno. No właśnie, skoro ciągle mówi, Pani, jesteście matkami, rodzicami, czy dziecku nas nie przypomina się w nieskończoność o tym, co jest ważne? Synu, córko, proszę, błagam, przypominam jeszcze raz, jeszcze raz. Jest ważne, konieczne, potrzebne, żeby było mądre, rozważne, roztropne. I to nie Maryja. Jeśli jest matką, to kocha. To mówi o tym, co jest dla nas bardzo potrzebne, owocne. No to nie sposób w tym wszystkim nie przypomnieć tego wołania, nieuznanej prośby, która pada w Gieczwancie. To również ma do nas Polaków skierowane orędzie, które ciągle właśnie jest jakby tym jednym prostym przesłaniem dotyczącym różańca. Odmawiajcie różańca. Czy księża powrócą z więzień? Tak, tylko odmawiajcie różańca. Czy wypędzeni zakonnicy powrócą do klasztorów? Tak, tylko odmawiajcie różańca. Czy chorzy zostaną uzdrowieni? Tak, tylko odmawiajcie różańca. Czy grzesznicy nawrócą się? Tylko odmawiajcie różańca. Czy katolicy otrzymają zabranie świątyni? Tak. Tylko odmawiajcie różańca. W jaki sposób ludzie mogą być uwolnieni od złego? Przez modlitwę różańca. Kochani, to jest cudowne lekarstwo. Nie trzeba na każdą chorobę innego lekarstwa, kolejnej recepty, kolejnego lekarza. Mamy jedno uniwersalne. Jeśli ludzie mężczyźni życzenia spełnią, to Bóg zajmuje. Mieć jedno lekarstwo na wszystko. Na pokój na świecie. Zmianę świata. Żeby nie było zła, tylko zatrwało dobro. Jedno lekarstwo. Kochani, jakże wymownie to brzmi, kiedy trzymamy się różańca. To, co powiedział jeden z żołnierzy na Ukrainie. To mój współlok, kapela w szpitalu. Ten opowiada przygodę, kiedy jeden z rannych żołnierzy w szpitalu woła i robi zamieszanie na całą oddzielę. Oddajcie mi to miało, oddajcie mi to miało, co ratuje życie. Po chwili rozmowy z młodzą kapelana, który próbował z nim jakoś się skontaktować, to ja prawie, że w obłędzie krzyczał, oddajcie mi to miało. Okazuje się, że miał różaniec. Taką chłopak był na Majdanie w Kijowie, tam się księża polityki rozdawali takie białe różańce plastikowe na sztureczku, bo to otrzymał każdy brał. To również wziął. Jakby zobaczył, że w tylu sytuacjach, tylu jego kolegów zginęło, a on zawsze, tylko on przeżył, bo miał ten różaniec i teraz znów w całym młodzie został rozbity, zginęli jego przyjaciele, towarzysze.
Cię prowadzi bezpiecznie. To jest jakaś pewna tajemnica, którą Bóg nam daje. Jeśli dał nam matkę, ta matka jest zatroskana, to właśnie się czemuś się różańca, to być może po drugiej stronie ten różaniec trzyma i ty możesz się czuć bezpieczny, ona cię prowadzi. Jak małe dziecko się trzyma się za rączkę, rączką, za matkę, za dłoń mamy, to może być bezpieczny. Nic się nie stanie. Nie pozwólcie, że zakończę nasze rozważanie. Wiersze pokazuje rolę różańca, znaczenie różańca w życiu pewnego mężczyzny. W małej misterce dusz obok uszy. Z różańcem w ręku klęczy starusza. Czemuż to babciu mówisz macierze? Bo ja w nich sił naprawdę wierzę. Wierzę, że te małe paciorki z tej miny moc mają ogromną odpuszczą. Gdy zawiodą lekarze, by z nich od pomocy, ja, grzeszny i godny, korzystam z ich mocy. Pierwsza dziesiątka jest na papierze. Niech nami kieruje, Bogu nas powierzy. Druga w intencji całego Kościoła, modlitwą silne wszystkiemu podoba. Trzecia za męża, co umarł i już jest w niebie. A może w część cudów większej potrzeby. Czwartą odmawiam w intencji syna. Przy tych słowach starusza płakać zaczęła. Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu odwrócił się od Boga, co rzeczy niebo. Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości dał wolną wolę dla całej ludzkości. Zaś człowiek darem bezcenny, hojny zaniechał i zmienił na chciwość, wyzysk i wojny. I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga nie wini się czy zawsze Boga. Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę, gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę, zrozumiał swój błędny cel oraz w życiu, lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu. Awantury, alkohol płaci się na niej. Czemu swym dzieciom los zgotował taki? Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia. Spokój był tylko, gdy szedł do wieści. Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki, Bogu polecam swym wnuczom do ręki. Lecz syn na Bogu trwał nadal uparty. Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. Lepiej piątą odmawiaj sam za siebie, bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie. Na nic twe posty i twe modły, bo los już jest taki i musi być podły. Płacze staruszka, drżą wątła ramiona. Wie, że jest chora na Bóg schłoną. Co będzie z synem, z jego rodziną, czy znajdą drogę prawdziwą jedyną? I zmarł nie Boga, wezwał syna. Ten twardy powiedział: a czy to moja wina? Zobaczył